Zmiany kadrowe i restrukturyzacja w Urzędzie Gminy Dębica. Jacek Drobot po 5 latach wraca na stanowisko wicewójta. Przez ten czas pełnił funkcję dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Dębickim Starostwie. Przede wszystkim muszę się zapoznać z dotychczas trwającymi, kontynuowanymi zadaniami, które są w tej chwili realizowane przez gminę. No i będziemy myśleć nad nowymi, na ile nam oczywiście budżet pozwoli, bo wiemy, jaką mamy sytuację, jeśli chodzi o koronawirus, który dziesiątkuje, że tak powiem, nie tylko ludzi, ale i nasz budżet w tej chwili. Już przemierzaliśmy się o wiele wcześniej. Po pierwsze spowodowane skoordynowaniem działań, dlatego że niektóre stanowiska jakby powielały niektóre zadania i tak samo po prostu charakter niektórych referatów, bo mieliśmy strukturę referatową. W związku z tym powstał pomysł, żeby jednak była struktura wydziałowa i na czele tych wydziałów po prostu, żeby był dyrektor. Tu nie przybywa po prostu dodatkowych stanowisk, wręcz przeciwnie, dlatego że dwa referaty są połączone w jedną całość. Jacek Drobot zastąpi dotychczasowego wicewójta Marka Mikruta, który, jak zdradził Stanisław Rokosz, już ma nowe plany zawodowe. Bardzo dobrze się sprawdził z tym, że na samym początku powiedziałem, że taka alternatywa będzie. Wyraził zgodę. Młody, a sprawdził się we wszystkich obszarach. Niemniej jednak pierwsze propozycje było, żeby został w strukturze Urzędu Gminy jako dyrektor z któryś wydziałów. Natomiast no, widzi mu się bardziej po prostu jednak w jednostkach zewnętrznych, czy to PGO, czy gminny zakład komunalny na odpowiednim stanowisku. Dzisiaj już mogę powiedzieć, bo jesteśmy po trójstronnych rozmowach, że będzie to gminny zakład komunalny. W dzisiejszym powitamy pana Marka, kolegę Marka w naszych progach. Czym będzie się zajmował? Też pracujemy nad zmianą takiej struktury organizacyjnej w związku z tymi zapowiedziami, które padły przy okazji sesji. Chcemy zwiększyć wachlarz świadczonych usług. Na tą chwilę kolega Marek będzie prowadził nadzór nad wszystkimi sprawami inwestycyjnymi, a także w pierwszej kolejności będziemy pracować nad weryfikacją. To jako pierwsze zadanie postawiliśmy sobie, weryfikacją przyłączeń do sieci kanalizacyjnej i sposobu korzystania ze zbiorników bezodpływowych. To będzie nasze pierwsze zadanie, które już od jutra będziemy realizować. Jakie stanowisko obejmie Marek Mikrut w Gminnym Zakładzie Komunalnym w Brzeźnicy? Na dzień dzisiejszy jedno jest pewne. Nie będziemy tworzyć dodatkowego stołka, zapowiedział wójt. Zmiany w Urzędzie Gminy zostały wprowadzone już dziś. Jacek Drobot oficjalnie zastępuje Stanisława Rokosza od 1 czerwca.